Witam serdecznie na kolejnej części poświęconej tematyce Eksodusu. Dzisiaj poświęcimy ten czas na faraona Eksodusu. Mojżesz nie podał nam jego imienia w Księdze Wyjścia. Nie podał nawet imienia faraona, który panował w czasach Józefa, który był pozytywną postacią. I krytycy uznali to za dowód, że Księga Wyjścia musiała powstać setki lat po tych wydarzeniach, kiedy już nikt nie pamiętał imion faraonów. Ale może była inna przyczyna, która jednak świadczy, że Księgę Wyjścia napisał ktoś, kto faktycznie żył w Egipcie. I była. Otóż skrybowie egipscy w czasach Mojżesza nie wymieniali na piśmie władców innych państw, żeby im nie dawać życia, ponieważ byli wrogami Egiptu. Także nie wymienili nawet królów Mitani czy Megiddo, z którymi walczył Totmes, nie wymienili nawet króla Chetytów czy króla Babilońskiego, mimo tego, że faraon uważał ich za równorzędnych sobie. Taka była konwencja literacka w drugim tysiącleciu przed naszą erą w Egipcie. Nie podawało się imion wrogich władców. Także zachowanie tej konwencji przez autora Księgi Wyjścia co nam mówi? Po pierwsze, że ta księga powstała w drugim tysiącleciu przed naszą erą, kiedy ta konwencja panowała, bo w pierwszym tysiącleciu już nie obowiązywała. Także już mamy w Biblii imiona faraonów, prawda? Na przykład Szeszonka. I co nam jeszcze mówi? Mówi nam, że ten, kto spisał Księgę Wyjścia, musiał zdobyć swoje wykształcenie gdzie? W Egipcie, skoro stosował egipskie konwencje literackie. Pasuje nam to do Mojżesza? Jak najbardziej. Kto był tym faraonem Eksodusu? Jest to zagadka, nad którą głowią się uczeni od setek lat, żeby orzec, który z faraonów był tym, który panował w tym czasie. I spróbujemy ją dzisiaj rozwikłać. Wspomnę wcześniej, że Totmes I był następcą Amenhotepa, który był jednym z pierwszych władców tej 18 dynastii. Prawdopodobnie Totmes I był tym faraonem, za czasów którego wydano edykt, żeby dzieci męskie Hebrajczyków wrzucać do Nilu. Jego córką była Hatszepsut, która prawdopodobnie była tą księżniczką, która wyciągnęła małego Mojżesza z wody i później on wychowywał się na jej dworze. Ojciec kazał jej poślubić Totmesa II, który był jego synem z innej małżonki, żeby mógł zostać faraonem. Po jego śmierci Hatszepsut stała się faraonem, jednym z najlepszych w dziejach Egiptu i nie tak dawno, bo kilka lat temu zidentyfikowano jej mumię. Po Hatszepsut panował Totmes III, w którego imieniu ona panowała przez wiele lat i kiedy już była podeszła wiekiem, a właściwie nie tyle podeszła wiekiem, co schorowana, to on przejął władzę po niej i po jej śmierci rządził jako jeden z najdłużej panujących i najbardziej wojowniczych ze wszystkich faraonów. Odbył 17 wypraw wojennych, które zakończyły się sukcesem. Biblijna data wyjścia Izraelitów z Egiptu, którą możemy obliczyć na podstawie pierwszej Księgi Królewskiej, 6 rozdział, wiersz 1, 480 lat od rozpoczęcia budowy świątyni przez Salomona,
To jest rok, który 1446. Także mając rok 1446, w zasadzie możemy zawęzić nasze poszukiwania faraona Exodusu do dwóch władców. Albo Tutmos III, albo jego następca Amenhotep II. W przeszłości sądziłem, że może Tutmos III nim był ze względu na bliskość tej daty, ale jednak widzimy 4 lata różnicy, prawda? Tutmos III zmarł 4 lata przed biblijną datą Exodusu, ale zmarł na wiosnę i to zgadzałoby się z czasem wyjścia Izraelitów z Egiptu. Ale słabością byłaby ta 4-letnia różnica, a także zbyt krótkie panowanie jego poprzednika, bo jego poprzednik Tutmos I i Tutmos II panowali bardzo krótko. Nawet gdyby wliczyć panowanie Hatszepsut, to i tak nie byłoby 40 lat. A wiemy, że Mojżesza nie było przez 40 lat, kiedy się zmienił ten faraon, prawda? Więc poprzednik faraona Exodusu musiałby panować przynajmniej 40 lat. To nie pasuje do Tutmosa III, bo jego poprzednik panował krócej. Ale pasuje to, żeby on był tym faraonem przed Exodusem, bo on panował ponad 40 lat. A to by nam wskazywało na tego człowieka jako faraona Exodusu. I jego panowanie istotnie przypada na ten rok 1446 przed naszą erą. I ze swoich studiów na Andrews University pamiętam, że na niego wskazywał już emerytowany, wielki uczony tej uczelni, archeolog Siegfried Horn. I oprócz niego również inni, zwłaszcza w ostatnich latach, zaczęli się przychylać uczeni do Amenhotepa II, między innymi tacy uczeni jak archeolog Alfred Hurt, czy Douglas Petrowicz, czy William Shea, czy Brian Wood. Amenhotep II pozostawił po sobie najwięcej inskrypcji gloryfikujących własne wyczyny ze wszystkich faraonów. Był to niewątpliwie bardzo silny i wysportowany mężczyzna. Inskrypcje chwalą go jako najlepszego jeźdźca w całym Egipcie, jako najszybszego biegacza w wojsku, jako najsilniejszego wioślarza i jako strzelca, który miał tak silne ramię, że jego łuku nikt inny oprócz niego nie potrafił napiąć. I tutaj go widzicie, jak w pędzie, jadąc na rydwanie, strzela z łuku z taką siłą, że przebija ingoty wykonane z miedzi. A więc miedziany ingot takiej grubości był w stanie swoimi strzałami przebić. Także wielka siła tego Amenhotepa II, połączona z potęgą XVIII dynastii, która za jego panowania sięgnęła zenitu. Bo tak jak wspomniałem, jego ojciec Tutmos III był najbardziej zwycięski ze wszystkich faraonów. To by nam pasowało do zadufania, z jakim ten właśnie faraon odniósł się do poselstwa pochodzącego od Pana Boga. Co powiedział? Któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. I co zamiast tego kazał? Kazał, aby izraelscy niewolnicy wyrabiali cegły, ale bez dostaw słomy. Musieli sobie teraz jeszcze dodatkowo słomy nazbierać, a wykonać taką samą ilość cegieł jak wcześniej. A kiedy nie wypracowali normy, to byli karani, byli bici. I to by też pasowało do tego faraona, który był znany z okrucieństwa, z bezwzględności. W
przypadku Amenhotepa II, tutaj możecie zobaczyć, jak on wyglądał, także jak będziecie czytali Biblię następnym razem, to już będziecie wiedzieć, jak wyglądał ten faraon Eksodusu. W przypadku Amenhotepa II mamy do czynienia z osobliwym fenomenem, który może wskazywać, że za jego imieniem kryły się dwie różne osoby. A więc było bardzo możliwe, że było dwóch faraonów noszących to samo imię, Amenhotep II. Jeden panował do 1446 roku przed naszą erą i coś bardzo złego się z nim stało, a drugi od 1446 roku przed naszą erą. Na czym opieram tą śmiałą tezę? Otóż implikują to inskrypcje, które opisują kampanię Amenhotepa II. Są dwie inskrypcje, które opisują jego pierwszą wyprawę. Jedna mówi o jego pierwszej wyprawie w roku 1448 przed naszą erą, a więc to jest trzeci rok jego panowania. A inna inskrypcja mówi, że pierwsza wyprawa Amenhotepa II miała miejsce w roku 1444 przed naszą erą, czyli dwa lata po Eksodusie. Także jedna pierwsza wyprawa dwa lata przed Eksodusem, a druga pierwsza wyprawa tego faraona dwa lata po Eksodusie. Dlaczego dwie pierwsze wyprawy? Gdyby to był jeden król, to ta druga nazywałaby się drugą. Dlaczego się nazywa pierwszą? Bo mogło być dwóch faraonów noszących to imię, Amenhotep II. Jeden się wybrał w pierwszą wyprawę dwa lata przed Eksodusem. Jeśli zginął w roku 1446 i ktoś inny pod jego imieniem zaczął panować, to odbył swoją pierwszą wyprawę w siódmym roku panowania faraona nazwanego Amenhotepem II, chociaż mógł to być inny człowiek. Archeolodzy nie mają, egiptolodzy nie mają rozwiązania dla tej zagadki. Takiego fenomenu nie ma w przypadku żadnego innego faraona. Próbują to tłumaczyć tym, że może on współrządził z Tutmesem III, ale tak nie jest, bo faraonowie, kiedy panowali w koregencji, nie liczyli swoich wypraw ani lat panowania ponownie. Tylko liczyli je, odkąd zaczynali współrządy, koregencje. Amenhotep II wyruszył z pierwszą wyprawą militarną w trzecim roku swego panowania, czyli w 1448 roku przed naszą erą. O tym informują dwie stele, jedna z Amady, druga z Elefantyny, a z kolei stele z Memphis i Karnaku opisują dwie kolejne wyprawy militarne tego faraona, ale opisują jedną jako pierwszą albo drugą. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, skryba się mógł pomylić, prawda? Pomylić się mógł. Ludzie są omylni. Ale jego wyprawę z 9 roku konsekwentnie nazwano drugą. A więc nie ma mowy o pomyłce. Także mamy dwie pierwsze wyprawy tego samego faraona. Jedna przed Eksodusem, datą Eksodusu, a druga po. I opis ich oczywiście wyklucza, żeby mogło chodzić o tą samą kampanię. I tak jak wspomniałem, nie może chodzić o pomyłkę skryby. Także czyżby za imieniem Amenhotepa II kryło się dwóch faraonów? Doktor William Shea, który najszerzej omówił tę hipotezę, nazwał pierwszego z nich Amenhotepem II A,
a drugiego Amenhotepem drugim B. I teraz Amenhotep drugi A zasiadłby na tronie przy śmierci swojego ojca Tutmesa III w roku 1450. I teraz jeśli zginął 4 lata później, 2 lata po tej swojej pierwszej wyprawie i na jego miejsce wybrano faraona o tym samym imieniu, żeby być może zakamuflować to, co się stało w Morzu Czerwonym, to ten drugi panowałby od roku 1446 do 1425. Ale ponieważ miał to samo imię nadane mu z premedytacją, być może, żeby zakamuflować to, co się stało, jego śmierć, bo jakby to było, faraon był przecież Bogiem i faraon jako Bóg miałby zginąć w pościgu za niewolnikami, to byłaby wielka kompromitacja dla egipskiej religii, więc nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby kapłani próbowali to przykryć. Choćby tylko formalnie, to miałoby to dla nich znaczenie. Bo co nam mówi Pismo Święte? Księga Wyjścia nie mówi nam o tym, czy faraon zginął, czy nie zginął. Ale w psalmach, w 136 psalmie, wiersz 15, czytamy: wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone. A więc nie tylko wojsko, czytamy, ale i faraona Bóg wrzucił w morze. I kolejny fragment, to jest 106 psalm, wiersz 11, czytamy: wody okryły ich ciemiężców, ani jeden z nich się nie ostał. Więc jeśli nikt się nie ostał z tych, którzy byli w pościgu za Hebrajczykami, to i faraon, który prowadził te wojska. A zatem, jeszcze raz króciutko, wygląda na to, że Amenhotep II A panował od roku 1450 do 1446. W roku 1448, czyli w trzecim roku swojego panowania, odbył swoją pierwszą wyprawę, po czym w roku 1446 zginął. I na jego miejsce wchodzi Amenhotep II B, być może jego brat. Jest to bardzo prawdopodobne, że to był jego rodzony brat. I on odbywa swoją pierwszą wyprawę w roku 1444, a drugą w roku 1442. Na to może też wskazywać badanie mumii z grobowca Amenhotepa II. Tutaj możemy zobaczyć na zdjęciu, jak wygląda ten grobowiec. To jest jego wnętrze, znajduje się w Tebach, sarkofag i mumia Amenhotepa II. Badania tej mumii wykazały, że w grobowcu pochowano człowieka w wieku 40 lat, a Amenhotep II powinien mieć przynajmniej kilka lat więcej. Ale oczywiście te badania nie są aż tak precyzyjne, żeby kilka lat można było stwierdzić z całą pewnością. Ale to, że w sarkofagu znaleziono mumię człowieka o kilka lat młodszego niż powinien mieć Amenhotep II, też może wskazywać na to, że był to jego młodszy brat. Ale idźmy dalej, bo na tym jeszcze nie koniec tych dowodów, które wydają się potwierdzać biblijną relację o faraonie Eksodusu. Następcą Amenhotepa II został jego syn Totmes IV. I on pozostawił po sobie bardzo intrygującą stelę. Kiedy będziecie w Gizie, na pewno będziecie oglądać Sfinksa, zwróćcie uwagę, że między jego łapami ktoś postawił taką właśnie stelę. I tym kimś był Totmes IV, syn Amenhotepa II. Napisał tam, że jako młodzieniec
polował w okolicy Sfinksa i zmęczony zasnął przy Sfinksie, w jego cieniu. I miał proroczy sen, w którym dowiedział się, że zostanie faraonem. Był tym bardzo zaskoczony, ale niespodziewanie rzeczywiście został faraonem. I tak się odwdzięczył temu Sfinksowi, że kazał go oczyścić z piasku, bo Sfinks był zasypany aż po samą głowę. I o tym właśnie opowiada ta stela między łapami Sfinksa. Co wynika z zaskoczenia Totmesa IV? Wynika, że nie należał do następców tronu w pierwszej kolejności, bo gdyby należał, to by się nie zdziwił, prawda, że został faraonem. A więc zapewne nie był synem faraona. Mógł być synem jego brata, a i nie najstarszym. A to za wiele nie znaczyło, dlatego że w Egipcie było tak, że jeśli faraonowi rodził się syn, to inni członkowie rodziny, tej dalszej, a więc jego bracia i ich dzieci, tracili prawo do tronu, żeby uniknąć konfliktów i walki o władzę, to kiedy rodził się faraonowi syn, sprawa była zamknięta. Inni automatycznie tracili swoje prawa. I tak prawdopodobnie było w tym przypadku. Ale tutaj stało się coś dziwnego. A więc najprawdopodobniej zginął faraon w czasie Eksodusu. Wcześniej, w czasie 10 plagi, zginął kto? Jego pierworodny syn. I teraz jego brat został faraonem. Amenhotep II b. Ale on też miał syna. Co się stało z jego pierworodnym synem? Zginął w czasie 10 plagi. I w związku z tym, kto został faraonem? Niespodziewanie Totmes IV. I jeden z egiptologów, William Hayes, powiedział, że Totmes IV zasiadł na tronie na skutek jakichś nieprzewidzianych wydarzeń obejmujących przedwczesną śmierć starszego brata. Zgadza się z tym, o czym czytamy w Księdze Wyjścia? W oficjalnych źródłach egipskich nie znajdziemy opisu plag i Eksodusu, chociaż papirus Ipuwera, o którym kiedyś tu mówiłem, może być takim świadectwem, ale inskrypcje państwowe w Egipcie służyły tylko i wyłącznie celom propagandowym. Propagandowym, jeśli chodzi o religię i jeśli chodzi o politykę. I ponieważ kroniki prowadzili kapłani, to oczywiście nie pozostawiliby oni żadnego śladu w swoich kronikach zresztą nie zostawili nawet śladu po semickich Hyksosach, po ich panowaniu. Usunęli te wzmianki. Tym bardziej nie pozostawiliby żadnej pamiątki po tak poniżającym wydarzeniu, jakim dla Egiptu były plagi i wyjście niewolników, które zakończyło się wielką tragedią dla Egipcjan, bo śmiercią wojska, śmiercią faraona. Istnieją jednak poszlaki, aby uznać plagi i Eksodus za wydarzenia historyczne. Jedną z takich poszlak jest fakt opuszczenia przez Amenhotepa II miasta Perunefer i królewskiego pałacu w tym mieście. Egiptolodzy uważają, że doszło do tego w rezultacie zarazy. Egiptolodzy uważają, że doszło do tego w rezultacie zagłady. Plagi mogły uczynić to miasto niezdatnym do zamieszkania, przynajmniej przez jakiś czas. Dlatego faraon je opuścił. Zobaczmy też, że Amenhotep II
potrzebował 2 lat, żeby odbudować armię i zorganizować pierwszą wyprawę do Syrii i Kanaanu w roku 1444 przed naszą erą. A więc 2 lata po Eksodusie. I potrzebował kolejnych 2 lat do roku 1442, aby przygotować jeszcze większą kampanię i to była ostatnia za jego panowania. I ciekawą rzeczą jest to, że celem tych 2 wypraw nie był podbój, jak to zwykle do tej pory bywało w przypadku Egiptu, tylko było celem tych wypraw było uzupełnienie niewolników i sprzętu wojennego. Co nam mówi Biblia się stało ze sprzętem wojennym Egipcjan? Zginęli wszyscy razem ze swoją bronią w morzu. Józef Flawiusz podaje, że wiele z tej broni morze wyrzuciło i następnego dnia Izraelici sobie tą broń pozbierali i mieli czym walczyć później. Także co byście zrobili na miejscu Faraona? Zostaliście bez broni? No to wybrał się z wyprawą, żeby zdobyć broń i żeby zdobyć niewolników, bo niewolnicy wyszli z Egiptu. I popatrzcie, co się dzieje. Oto łupy z 2 wypraw Amenhotepa II. 60 rydwanów ozdobionych złotem i srebrem i 1032 drewniane wozy bojowe. A co czytamy w Biblii? Że kilkaset rydwanów Egipcjanie stracili w morzu, tych zdobionych. Następnie przywozi z tych 2 wypraw 13 050 sztuk broni oraz 100 tysięcy niewolników. Ogromna ilość. To jest bezprecedensowa ilość, liczba niewolników w dziejach Egiptu. Jak wam wspominałem, Tutmes III był najbardziej wojowniczym ze wszystkich faraonów. Odbył 17 zwycięskich wypraw i z tych wszystkich wypraw przyprowadził do Egiptu zaledwie 6 tysięcy niewolników. Z 17 wypraw 6 tysięcy niewolników. Ten, Amenhotep II, przyprowadził w ciągu 2 wypraw 100 tysięcy niewolników. Dlaczego? Widocznie wielu ubyło. Biblia nam to wyjaśnia Eksodusem. I także tą ogromną ilość broni, którą sprowadził, również wyjaśnia nam Eksodus. I co ciekawe, faraon ten zadbał również o to, aby o jego zwycięstwie dowiedzieli się królowie Hetytów, Mitanni oraz Babilonii. Dlaczego to było dla niego takie istotne, żeby dowiedzieli się o tym sukcesie ościenni władcy? Bo czytamy w Księdze Jozuego, że ościenne narody dowiedziały się o tym cudzie przejścia Izraelitów przez morze i o tej wielkiej klęsce Egipcjan. Także Egipcjanom zależało na tym, żeby teraz dowiedziały się o sukcesie. I to właśnie podkreślił. Ilu Izraelitów wyszło z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Biblia mówi nam, że około 600 tysięcy mężczyzn. Józef Flawiusz to potwierdza. Niektórzy to kwestionują, mówią, że jest niemożliwe, żeby taka ogromna liczba ludzi mogła się uchować na tych pustynnych terenach przez 40 lat, bo ich byłoby w sumie z kobietami i z dziećmi około 2 milionów, 1,5, 2 miliony. Ale różnica, czy 20 albo 30 tysięcy osób mogłoby się uchować na tych pustynnych terenach, czy 1,5 miliona, nie jest żadna. Jeśli
jeśli kilkadziesiąt tysięcy osób mogłoby się tam uchować dzięki Bożej opatrzności, to równie dobrze i 1,5 miliona. A jeśli nie 1,5 miliona, to i nie te 20 czy 30 tysięcy, jakie niektórzy uczeni zakładają. Pismo Święte podaje nam tą liczbę nie tylko jako całą, ale podaje nam też liczby mężczyzn z poszczególnych plemion. I kiedy się je zliczy, to te liczby się pokrywają. Stąd wydaje mi się, że wysiłki, które polegają na tym, żeby uznać hebrajskie słowo elef, które oznacza tysiąc, bo ono mogło oznaczać też klan rodzinny albo jednostkę wojskową, i stąd niektórzy sądzą, że to nie było 600 tysięcy mężczyzn, ale jedynie 600 oddziałów albo 600 klanów. I wtedy ta liczba byłaby dużo mniejsza. I tak mogłoby być. Z tym, że mamy też w Biblii, oprócz tej całej liczby, mamy ją rozbitą na poszczególne plemiona. I one też sumują się do liczby 600 tysięcy. A w związku z tym, jeśli chcemy traktować Pismo Święte poważnie, to ta liczba występuje. Czy było możliwe, aby z 70 osób po 215 latach mógł powstać taki duży naród? Jest to możliwe. Statystycznie jest to możliwe. To by wymagało dosyć dużego procentu przyrostowego, chyba gdzieś w granicach 6% rocznie, ale są państwa jeszcze i dziś, czy narody, które osiągają przyrost rzędu 4%. Czy nawet 5%, a w Księdze Wyjścia mamy to podkreślone, że Bóg w szczególny sposób błogosławił temu narodowi i on się szczególnie szybko rozmnażał. Także faraon tym był zaniepokojony i stąd między innymi chciał ograniczyć liczbę mężczyzn przez niszczenie noworodków. Więc jest to możliwe. Także ogromna rzesza Izraelitów opuściła Izrael i również to, że Amenhotep II sprowadził z sobą aż 100 tysięcy niewolników, to samo w sobie świadczy, że musiała wyjść duża rzesza ludzi. Bo spotkacie się być może z opracowaniami, gdzie niektórzy archeolodzy uważają, że w całym Kanaanie wówczas było tylko ze 100 tysięcy ludzi. Także mówią, to jest niemożliwe, żeby Izraelitów mogło być aż 600 tysięcy, jeśli chodzi o mężczyzn. Ale gdyby w całym Kanaanie było tylko 100 tysięcy ludzi, to skąd Amenhotep II by przyprowadził 100 tysięcy ludzi? To musiałby wtedy całą populację Kanaanu przyprowadzić do Egiptu i kto by tam został? Z kim by walczyli Izraelici? Kogo by podbijali w czasie podboju Kanaanu? Więc wydaje się, że te liczby są bardzo zaniżane przez archeologów z niczego, bo nie mają dowodów. To, na czym się opierają, jest bardzo skąpe i to jest w dużej mierze spekulacja. Kiedyś nikt by nie sądził, że w takich miastach jak Ebla albo Ur na przełomie 3 i 2 tysiąclecia żyło około 200 tysięcy osób. Archeolodzy uważaliby na podstawie tego, co tam znaleźli, że żyły tam niewielkie grupy osób. A kiedy odczytano zapiski klinowe, okazało się, że w tych miastach żyło ponad 200 tysięcy osób. A więc archeolodzy mają tendencję do tego, ponieważ wnioskują prawie z niczego, żeby zaniżać te liczby. I stąd musimy się odnieść do nich z pewną rezerwą. Kolejną poszlaką, która potwierdza historyczność biblijnej relacji, jest nienawiść, jaką Amenhotep II żywił do Semitów. Na pewnej inskrypcji dał wyraz tej nienawiści do Semitów w takich mocnych słowach, że egiptolodzy nie potrafią ich wyjaśnić inaczej, jak tylko tym, że chyba był pijany, kiedy dyktował te słowa, ale według mnie bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu tyle osób zginęło, włącznie z jego rodziną, jego bratem, jego pierworodnym, że żywił głęboką nienawiść do narodu izraelskiego i do Semitów i stąd ten tekst. Także wiele również wskazuje na to,
że do zniszczenia wizerunków Hatszepsut, które kiedyś wam pokazywałem, jak po jej śmierci, wiele lat później, wyniszczono wszystkie jej wizerunki, wiele wskazuje na to, że to właśnie za Amenhotepa II się stało. Jaka mogła być jego motywacja do tego, aby próbować wyniszczyć pamięć po niej? Taka, że to ona uratowała Mojżesza i ona go wychowała na swoim dworze, a on był tym prorokiem, który ściągnął plagi na Egipt i który pogrążył armię egipską. Uczynił to Bóg, ale Mojżesz był jego prorokiem, więc na nim skupiła się ta nienawiść, a ponieważ jego nie było, a były posągi Hatszepsut, to one zostały nią dotknięte. Wśród tej ogromnej liczby jeńców sprowadzonych do Egiptu przez Amenhotepa II, wśród tych 100 tysięcy niewolników, Amenhotep II wymienił kilka ludów tylko z imienia. I wśród nich wymienił, że było 3600 Habiru. Czy chodziło o potomków Hebera? Abraham był potomkiem Hebera. Izraelici byli potomkami Abrahama, a więc byli Hebrajczykami. Czy chodziło o Hebrajczyków? Czy Habiru, którzy są znani z listów z Amarna, to byli Hebrajczycy? O tym powiemy następnym razem.